Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. 26 sierpnia w Urzędzie Miejskim odbyły się uroczystości z okazji 15-lecia podpisania umowy partnerskiej Nysy z Ingelheim. Gospodarze spotkania podkreślali, że 15 lat udanego partnerstwa to zasługa wytrwałości i chęci działania inicjatorów współpracy, doktora Joachima Gerarda z Ingelheim i byłego burmistrza Nysy Ryszarda Rogowskiego, jak i tych osób, które skutecznie kontynuowały i potrafiły podtrzymać nawiązaną przyjaźń. Mowa zwłaszcza o innych byłych burmistrzach miasta Marianie Smutkiewiczu i Jolancie Barskiej oraz o pracownikach Urzędu Miasta. Podpisanie umowy nastąpiło 27 września 2002 roku w Ingelheim. Natomiast parafowanie umowy było 19 października w Nysie i z kolei przyjechali nasi partnerzy z Ingelheim. Oceniając z perspektywy tych lat, uważam, że bardzo pozytywnie zapisała się ta nasza współpraca na linii Nysa-Ingelheim i myślę, że tak będzie dalej. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich unsere Partnerschaft sehr gut weiterentwickelt. Wir haben eine sehr, sehr gute Basis in diesen 15 Jahren geschaffen und vor allen Dingen viele Menschen gefunden hier in Nysa und in Ingelheim, die sich für diese partnerschaftlichen Beziehungen interessieren. Und deshalb bin ich sehr optimistisch, dass das auch dass wir gut in die Zukunft blicken können. Duży wkład w utrzymywanie dobrych relacji nie tylko podczas oficjalnych spotkań, ale również na co dzień miało Stowarzyszenie Miast Partnerskich Nysy, które i tym razem aktywnie uczestniczyło w przyjęciu delegacji niemieckiej w Nysie, która podczas pobytu wizytowała m.in. budowę hali sportowej przy ulicy Sudeckiej. Goście podkreślali, że uważnie będą się przyglądali pozytywnym zmianom, jakie zachodzą w naszym mieście. My od Niemców Ingelheim na pewno nauczyliśmy się wiele dobrego, jak gospodarować majątkiem gminy, jak w jakim kierunku rozwijać gminę. Ten niemiecki porządek 15 lat temu był dla nas czymś zupełnie innym i mało znanym. Dzisiaj można powiedzieć, że jesteśmy partnerami równo rozwiniętymi, oczywiście ekonomicznie. Jesteśmy jeszcze za Niemcami, natomiast infrastruktura, kierunki, w których zmierzamy, te gospodarcze na pewno są spójne i tutaj już jesteśmy wzorem dla krajów z Europy Wschodniej. Tym razem wesele Stanisława Wyspiańskiego. Mowa o kolejnej odsłonie Narodowego Czytania, w którym udział bierze Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie. To decyzja organizatorów akcji podjęta na podstawie ubiegłorocznych wyników plebiscytu. Pod arkady biblioteki zapraszamy już 2 września. Tym razem będzie nieco inaczej, bo będzie przedstawienie na motywach właśnie dramatu i będzie występowała grupa Ostatni Rząd, także myślę, że smakowity kąsek dla koneserów i literatury, i teatru. Bardzo serdecznie zapraszam, a oprócz tego oczywiście tradycyjnie nasza biblioteczna kawiarenka. W tym roku odsłona nieco inna, może troszkę bardziej wiejska. Zapraszamy bardzo serdecznie. Startujemy z kawiarenką o 10, a z narodowym czytaniem o 11 w najbliższą sobotę. Niwnica wysoko postawiła poprzeczkę, jeśli chodzi o poziom organizacji dożynek gminnych. W ubiegłą sobotę mieszkańcy sołectwa godnie podziękowali za tegoroczne plony. Dożynki rozpoczęła msza święta, po której na terenie kościoła pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego odbyła się ceremonia poświęcenia tablicy pamiątkowej ku pamięci zmarłych druhów OSP. Okazją była rocznica 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwnicy, podczas której strażacy ochotnicy oraz ich rodziny otrzymali liczne podziękowania za trud włożony w tworzenie i funkcjonowanie jednostki. Po ceremonii barwny korowód dożynkowy przeszedł na boisko sportowe, gdzie gości powitali starostowie dożynek oraz gospodarz gminy. Ewa Dwojak oraz Dariusz Fijałkowski wręczyli burmistrzowi Nysy chleb upieczony z tegorocznej mąki, z prośbą, by był dzielony sprawiedliwie w całej gminie. Udanej zabawy wszystkim przybyłym życzyła także sołtys Niwnicy Joanna Piwowarczyk, która podkreśliła, że wysoki poziom organizacyjny to efekt blisko półrocznych przygotowań mieszkańców. Podczas dożynek tradycyjnie nagrodzono twórców wieńców. W kategorii wieńców wykonanych techniką kłosową zwyciężyło sołectwo Konradowa przed Lipową oraz Kępnicą. Z techniką ziarnkową najlepiej poradzili sobie mieszkańcy Wierzbięcic. Ważnym akcentem uroczystości było wręczenie odznaki honorowej zasłużony dla rolnictwa przyznawanej przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zanim na dobre zaczęła się część artystyczna, poznaliśmy gospodarza przyszłorocznych dożynek gminnych. Promesę otrzymało sołectwo Lipowa. Zatem do zobaczenia za rok.
26 sierpnia odbyła się 41. sesja Rady Miejskiej w Nysie. Tym razem w porządku obrad znalazło się tylko 5 punktów, a dwa z nich dotyczyły podjęcia uchwał w sprawie zmiany nazw ulic. Leona Kruczkowskiego na ulicę Romana Dmowskiego oraz ulicy Janka Krasickiego na ulicę Ignacego Krasickiego. Obie uchwały zostały podjęte jednomyślnie. Aprobatę Rady zyskał również wniosek sołectwa Głębinów o nadanie nazwy nowego ronda przy obwodnicy. Rondo ma nosić nazwę Świętej Rity. Najwięcej uwagi poświęcono kolejnemu punktowi obrad, dotyczącemu określenia szczegółowych zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe finansowanych ze środków budżetu gminy Nysa. Na podstawie uchwały stypendia sportowe mogą być przyznawane zawodnikom, szczególnie uzdolnionym sportowo, w wysokości do 10 tysięcy miesięcznie. Jak powiedział burmistrz Kordian Kolbiarz, jest to uniwersalna formuła, która pozwoli w sposób efektywny wspierać m.in. nyską siatkówkę, która jest dyscypliną flagową w naszym mieście. Mieście, które ma wysokie aspiracje sportowe. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 5 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Zdaniem części radnych opozycji, rola wspierania sportu zawodowego powinna spoczywać na barkach sponsorów prywatnych, a nie gminy. Gmina ma inne ważniejsze zadania, jak na przykład budowę dróg, oświetlenia i innych tych podobnych ważnych dla mieszkańców rzeczy, a nie sponsorowanie sportu zawodowego. Poparłbym stypendia, gdyby były przeznaczone dla sportowców młodych, juniorów, którzy są nadzieją Nysy, są nadzieją nyskiego sportu. Przy okazji dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę dopracowania spójnego systemu szkolenia młodzieży, tak aby w przyszłości młodzi zawodnicy z gminy Nysa częściej zasilali seniorskie zespoły. Stal Nysa jako taka nie ma drużyn juniorskich, są to drużyny PWSZ-u czy nyskich szkół i może tutaj brakuje tego przełożenia, żeby ta młodzież, która się tutaj kształci, kontynuowała swoją przygodę z siatkówką w drużynie pierwszoligowej. Niestety większość zawodników, która tam teraz gra, przychodzi z zewnątrz i tutaj brakuje tego właśnie przełożenia na dalsze ich szkolenie i dalszą ich grę w profesjonalnej lidze. To jest pierwszy krok ku temu, aby osoby uprawiające sport na takim poziomie wyczynowym miały możliwość uzyskania stypendiów od gminy Nysa. Oczywiście będziemy się przyglądać sposobowi realizacji tego i jeżeli będą takie potrzeby, to uchwałę na bieżąco będziemy modyfikować i dostosowywać tak, aby ona była realna do możliwości gminy i do potrzeb zawodników uprawiających różne dyscypliny sportu. Kolejna sesja została wyznaczona na dzień 8 września. Jednym z najważniejszych punktów będzie zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie gminy oraz ustalenie dopłaty do opłaty abonamentowej wynikającej z taryfy za zaopatrzenie w wodę realizowane przez spółkę Aqua. Już w poniedziałek uczniowie po 2 miesiącach wypoczynku powrócą do nauki. Aby jednak ta nie kojarzyła im się tylko ze szkolnym kieratem, ale była także przyjemnym czasem chłonięcia przydatnej wiedzy i zabawy, w szkole podstawowej nr 10 uruchomiono tzw. eksperymentownię. Udało nam się w ramach tego projektu zakupić pomoce dydaktyczne zgodnie z wykazem, który istnieje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz oczywiście wyposażenie w sprzęt, który pomoże nauczycielom prowadzić zajęcia. Są to tablice multimedialne i oprogramowanie, laptop i w ramach pracowni matematyczno-informatycznych mamy 8 laptopów do dyspozycji uczniów jako taka mobilna pracownia. Główny cel oczywiście, uczniowie mają bawić się nauką poprzez robienie eksperymentów. Na potrzeby pracowni zostały zakupione mikroskopy, zestawy z chemii, jeśli chodzi o eksperymenty, oczywiście takie bezpieczne, które uczeń sam może wykonywać. Zestawy z fizyki, magnetyzm, elektrostatyka, prąd elektryczny, ruch, czyli kinematyka. Myślę, że jeżeli uczeń będzie zainteresowany, to na pewno nie będzie się nudził. Powstałe w ramach projektu Nauka przez eksperyment 4 nowoczesne pracownie pomogą w nauce matematyki, biologii czy geografii. Projekt przewiduje także wyjazdy uczniów, m.in. do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie. W projekcie będą brały udział 8-osobowe zespoły uczniowskie ze szkół podstawowych oraz nauczyciele uczący matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Sale będą dostępne nie tylko dla podopiecznych SP10, ale także dla wszystkich pozostałych uczniów podstawówek z gminy Nysa. Koszt projektu Nauka przez eksperyment to ponad 500 000 zł. 95% środków pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego. 1 września władze miasta symbolicznie złożyły kwiaty pod pomnikiem patriotom polskim, oddając hołd bohaterom II wojny światowej. Główne obchody 78. rocznicy wybuchu największego krwawego konfliktu w dziejach świata odbędą się 8 września pod pomnikiem patriotom polskim. Obchody będą połączone z Dniem Weterana.
programie uroczystości przewidziano m.in. wystąpienia okolicznościowe gospodarzy wydarzenia, burmistrza Nysy i starosty Nyskiego, a także zaproszonych gości oraz tradycyjnie złożenie wieńców i kwiatów w asyście pocztów sztandarowych. Serdecznie zapraszamy do udziału i oddania hołdu naszym bohaterom. Zmiana na stanowisku dyrektora Nyskiego Domu Kultury. Po ponad 2 latach pracy z placówką żegna się Marta Klubowicz, a na jej miejsce powołano Marka Kędzierskiego. 30 sierpnia burmistrz Kordian Kolbiarz oficjalnie podziękował odchodzącej dyrektor za wdrożone pomysły i próbę zarażenia mieszkańców Nysy ambitnymi spektaklami. Były to bardzo ciężkie 2 lata i takiej pracy, która mnie całkowicie pochłonęła. Sny miałam wyłącznie o pracy i w snach rozwiązywałam problemy z pracy. Jest to takie stanowisko, że jeżeli chce się robić to porządnie i się temu poświęcić, to trzeba poświęcić się całkowicie. I taka praca wtedy powinna być jedyną treścią życia. Udało nam się wyrobić widza, że pokazywaliśmy takie spektakle na takim poziomie i tak różnorodne, że widzowie poczuli się, że mają do czynienia z czymś na jakimś poziomie, że coś chcemy powiedzieć o społeczeństwie, o człowieku, o ludziach, coś ważnego, że niekoniecznie, że kultura to nie znaczy rozrywka. Nie wszystkie moje marzenia spełniłam, nie udało na przykład mi się zaprosić, co bardzo chciałam, teatru plastycznego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, to było jedno z moich marzeń, ale udało mi się zaprosić inne grupy, o których wcześniej nie myślałam. Marta Klubowicz najcieplej wspomina pracę z młodzieżą, a zwłaszcza prowadzone osobiście zajęcia literackie. Czasem mi się tak nie chciało, bo już po pracy musiałam zostawać i pomyślałam sobie, Boże, jeszcze muszę na te zajęcia prowadzić. I ci młodzi ludzie przychodzili i sama rozmowa z tymi ludźmi mnie tak pozytywnie ładowała, że później szłam do domu szczęśliwa, 10 centymetrów nad ziemią, że tak fajnie było, że takie fajne te zajęcia i że ci ludzie młodzi, tacy zdolni, tacy mądrzy, tacy tak fantastycznie myślący. Jak zapowiada aktorka, to nie koniec przygody z NDK i liczy na kolejne wspólne udane projekty w przyszłości, a następcom życzy kontynuowania próby stworzenia w Nysie prawdziwego teatru. Mam nadzieję, że moi następcy będą dalej kontynuować ten program i że za ileś tam kilka lat w Nysie powstanie teatr, bo mógłby się utrzymać teatr, jeżeli by dalej w ten sposób pracować nad publicznością.